Witam ponownie, ludzie. Niestety, muszę się przyznać, zjebałem. Wiem, że nie wiecie, gdzie jestem, ale straciłem jeden odcinek, przez to, jak też nagrywałem Cult of the Lamp. Pewnie już to wiecie, bo w Cult of the Lamp to powiedziałem, że OBS się, kurwa, zawiesił. Nagrał się tylko dźwięk, a ekran jest czarny, więc niestety jeden odcinek z Dying Light'a nam przepadł. Ale nie martwcie się, wrzucę wam linka do T-Volta i do tego samego... do tej samej historii, do tego samego odcinka, co ja robiłem, bo on wszystko robił tak samo z wyborami, więc wrzucę wam po prostu linka do T-Volta i możecie sobie ten jeden odcinek u niego obejrzeć, co tam się działo. A my lecimy dalej i już powiem, że lecimy do centrum. Ale to, co się działo, to sobie zobaczycie u T-Volta, bo zdziwicie się to, co się działo. A my lecimy. Oho. Okej, okay, nie, tą stroną nie chcę, tą stroną nie chcę! Wolę tą. Holy fucking hell. Jest mapa. Dobra, gdzieś idziemy. O kurwa! Ja się nigdy nie nauczę. Się nigdy nie nauczę tego parkoura tutaj. To jeszcze raz. Cudowne. Cudownie się zaczyna odcinek centrum. Po prostu cudownie. O, tu jest samochód policyjny. To zawsze chętnie. Mogą być dobre rzeczy. O Boże! Łatwy zamek, to nic nie będzie fajnego. Elektronika, skóra, no spoko. Dobra, teraz powoli. Powoli. Dobra. Jak widzicie też, mamy nowy młot. Mamy nowe jakby ubiór. Prawie czwarty poziom. Poziomów jest 6, bo to mówiłem w poprzednim odcinku. No i lecimy. No tu jeszcze jakieś rzeczy. Jak tam się gnije fajnie, to... to fajnie. Powolutku, powolutku, nie śpieszmy się. Tutaj może być dużo rzeczy, ale nie ma nic. Tam mam lecieć. No tu nie zeskoczę. Muszę jakby szukać... jakby przejścia tutaj. Ale dobra, chyba się uda. Jest wieża radiowa. Tutaj chyba... tak, tutaj mamy safe spot. To odpalamy. Dobra, odpalone. Silniczki, guziczki. Aha, i to tyle? Nic tu więcej nie ma? Nie, tak po prostu sobie odpaliłem, tak? Ale czołg fajny. T-44 chyba. No co jest? Aha! Ja myślałem, że mam się spuścić po tej linii, a on sobie po niej idzie. O kurwa! No i po co patrzysz w dół? Po co patrzysz w dół, debilu? Życie ci niemiłe. No, zaraz kolejny poziom też wbijemy Parkaera. Okej, okay, tu już chyba bardziej spokojnie. Plecaczki. O, ale nie mogę wam powiedzieć, znaczy mogę wam powiedzieć, co było, bo tu już pewnie sobie obejrzeliście ten film, mam nadzieję. Fabryka samochodów, odkryto. To jest fabryka samochodów.
Pewnie sobie obejrzeliście ten film, więc jak widzieliśmy, znaleźliśmy Waltza. Eitor nas dorwał, znaleźliśmy Waltza. Waltz też ma jebane supermoce jak my. Tylko że on ma jeszcze lepsze. O, super bug. On jest jakiś kurwa nieśmiertelny, nie? On jest jakiś kurde super antybohaterem, nie, złoczyńcą. Porobił tych SP-ków tak łatwo, że to jest masakra. Jeszcze mnie napierdolił i z Aidenem też się coś stało. Aiden też dostał jakiegoś szału i chyba zaczynał się zamieniać w... O, już tu jest odpalony, to może ktoś tu jest. Zaczynał się zamieniać w zombie. Chyba idziemy na górę. O kurwa. Ha, kręciołek. Ach, ta broń jest dobra. O kurwa, to chyba tu jest. O kurwa. Serio nikt? No podnieś! Kurwa mać. Dam wam radę, tylko muszę się uleczyć. O nie, to nie to! Poszło, kurde. A tu miałem włócznie, nawet nie zauważyłem. Ktoś tam krzyczy. Coś może jeszcze być. Aha. Kto to? No zmierzymy się! O kurde, nieblokowalny. Innych ataków nie zablokuje, muszę wykorzystać unik. No. Dobra. Leżeć było! Bitches. Gdzie są moje nowe leki? Tutaj. A nie, to są jakieś... O Boże, to są jakieś słabsze. Ja najpierw już... O Boże, to muszę teraz te zużyć słabsze. Już do rzucania. O, chętnie. Co to są guldeny? Aha, guldeny to jest to do rzucania, dobra. Skąd oni wyszli? Ptasak, kwabik. Okej, widzę. I get it. Czemuś tak skoczył jak kurde siusiak? Aha. Czekaj, bo ja tu nie kumam. Dobra, ja nie muszę, ja mam shifta. Co, mogę to przeskoczyć? Nieważne. Czekaj, muszę się rozpędzić. No kurde, przeskocz nad tym samochodem jak men. Ważne. No wcześniej tak fajnie skoczyłem. Dlaczego teraz to nie działa?
Dobra, chwila. Okej. O. Przewróć się! Oh, dobra. Gdzie teraz? A, tutaj. No, tu jest jakiś zjeb. Zadanie w tunelu. Co to za zadanie w tunelu? Zabezpiecz tunel do przybicia W. Unikajcie zabezpieczcie tunel do przybicia Waltza. Unikajcie konfrontacji z miejscowymi. Musimy pozostać w cieniu. Jeśli pozostaniecie wykryci, pozbądźcie się wszystkich dołożonych środkami. Okej, czyli będzie jakaś nowa frakcja pewnie. I to będą właśnie ludzie Waltza. Czekaj, czy będę mógł się przyłączyć do Waltza. Ja powiem, o, fajnie, że mnie uczyniłeś superhumanem. A tam jest zombie. Tu mogę wejść w dół. Ale czy chcę? Tu jakby coś jest. Ale nie przejdę, muszę iść dołem. No, ty zejdziesz normalnie. Zapominam o kopniaku. Zapominam o kopniaku w mordę, nie? Dobrze, ten młot taki znalazłem, złoty, to jest fajnie. No, a chyba tutaj. Chwila prawdy. Co jest? Jak coś się zbugowało. Waltz! Gdzie ona jest? Ty! Chyba już raz cię zabiłem. To będzie ostatni raz. Chciałbyś. Ja pierdolę, jaki on jest mocny. Jesteś moim? Ciekawe. Fuck me! Dobrze. Zanim cię zabiję, będziesz miał okazję zobaczyć coś spektakularnego. Wszystko w końcu zatacza koło. Wracamy do punktu wyjścia. A ty będziesz świadkiem tworzenia się historii. Historii? Miałem 5 lat! Torturowałeś nas! Byliśmy dziećmi! Byliście częścią czegoś większego. Tylko mnie zawdzięczasz to, że nadal żyjesz. Dzięki mnie jesteś silny, wyjątkowy. Jesteś silniejszy niż mogłem przypuszczać. Ale mnie nie dorównujesz. Dorównam, jak się tylko zdelewaluję. Co zrobiłeś z moją siostrą? Siostrą? Co zrobiłeś z Mio? Aiden, żyjesz. What the fuck? Przypomniał se mnie. Leć! What the fuck? Czekaj, muszę wziąć... Klucz GRE. Co to kurwa? Idź! Przemienia się! Przemienia się w nocnego łowcę. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Biegnij! Czy tam płyń? Nocny łowca będzie dziennym łowcą? Biegnij! Dobra, jest ta snajperka. Uciekaj stamtąd!
Ona jest, ona wszystkich Netflixowych, Marvelowskich bohaterów wyciupciała, jakby ktoś wiedział. Co jest, kurwa? Aha. Szybciej nie mogę! Nie mam perków na szybkość. Orzesz, kurwa mać. Orzesz, kurwa mać. Czym ty, kurwo, jesteś? No przecież nie mogę szybciej, pało ruda. Wait for me! Biegnij mały! Sam jesteś mały? Pedofil! Nie dorwiesz mnie! Pedofil mnie goni, kurwa! A! Ugryź mnie w dupę! Nie chcę się na to oglądać. Czym on jest? On ma jakieś skutki uboczne, jakieś super siły. No tu już nie powinienem wejść. Nie idę do ciebie. Fuck off. To znaczy jeszcze trochę, on mnie zaraz zeźre. Nie czuję tego speedu podczas biegnięcia. Dobra, 50 metrów. Nie jest taki szybki jak ja. Może on jest silny, ale ja za to jestem szybki. Oh. Ała! Boże, kurwa. No bo jeba... Co to ma być? Ale tutaj Techland namieszał z tą historią, nie? Mocno. Ci super ludzie. Było blisko. Blisko? Jeszcze go pewnie spotkamy. No gadaj. Coś ty za jeden. Aiden, a ty? Dlaczego mi pomagasz? Pokaż mi rękę. No daj, nie gryzę. Nie do krwi. Zobaczcie te ukucia, czy coś? Jest coś, co nas łączy. A. Na mnie też eksperymentował ten zjeb. To jest Mia? Mia, znałaś taką dziewczynkę? Mia? Nie. A. Kto to? Moja siostra. Myślałem, że to ona. Byliśmy razem w placówce GR. Szukam jej. Wiesz, jeśli przeżyła, pewnie... Daję dupy za wodę gdzieś w miejscu. Co? Nie mnie oceniać. O czym ty mówisz? Wal się! Hej, gadzio! Takie czasy, taki świat. Tylko mówię. Już ty zaraz dupy nie straciła. Dobra, spieprzajmy stąd. Nie wiem, czy się go pozbyliśmy. Też dawałaś dupy w Marvelu Netflixowym i co? Jakoś nikt nie narzekał. I ty też, jak wzięłaś za to jeszcze hajs. Hej, czekaj! Chodź tu, bitch! Szybko. Może każdy z tych dzieciaków, co tam na nich eksperymentowali, ma różne moce. Na przykład Ward jest bardzo swój, tam super silny. Aiden jest super szybki. A ona ma na przykład sokole oko, że potrafi z kuszy zabić z 2 kilometrów czy coś. I też jest troszkę szybka. Może tak być. A wall running.
Chciałem sobie pomacać, kurde, ściany. Może za snajperem. Wojsko jest tutaj! Weź z nim. Ziemia do Aidena! Człowieku, kompletnie odpłynąłeś. Miewasz koszmary o tym, co nam zrobił? Cały czas. Dlatego chcę zabić gnidę. Waltz jest trzeci na mojej liście. A co się stało z resztą dzieci w szpitalu? Człowieku, ktoś kiedyś napisze o tym książkę. I nie będzie w niej happy end. No, zrobili grę, a nie książkę. Większość nie żyje. Spotkałam jednego gościa. Do śmierci będzie spał z nożem w dłoni. W cholernej lodówce, którą sobie przerobił na schronienie. Nigdy jej nie opuszcza. Nie chodzimy razem na terapię, jeśli o to pytasz. Czyli też byłaś u Waltza. Kiedy? Długo? Kiedy? Średnio, pamiętam ten czas. Ale miałam farta. Nawiałam po paru tygodniach. Nie pamiętam cię. Uznam to za komplement. Gdybyś pamiętał, nie miałbyś dobrych wspomnień. Większość woli zapomnieć, jeśli przeżyją. Uciekłaś? Niby. Dobra, co z tą listą? Jak Walt jest trzeci na liście, to ciekawe, kto jest drugi i pierwszy. Kto jest jeszcze masz bardziej groźny. Serio? Myślisz, że żartuję? W tym mieście roi się od śmieci, a ja jestem pokojówką, która w nim posprząta. Kogo wpisałaś? Oprócz Waltza, rzeźnika, Hakona i... Wiesz co? To bardzo długa Hakon. Lista. Jest tam kilka cieńszych płotek, które zasłużyły na śmierć. A kto cię do tego upoważnił? Żartujesz? Najwyższy organ władzy. Śledziona? Mój własny, czcigodny autorytet. A ty? Co robiłeś z tym pieprzonym Hakonem? Aż ciężko w to uwierzyć, ale mnie uratował. Przybyłem tu zarażony, bez biomarkera. Ludzie chcieli mnie powiesić. Jasne, mieli rację. Pomógł mnie uwolnić, dał biomarker, ale mnie okłamał. Nabiera każdego, każdego. Sama mu kiedyś ufałam. Serio? Opowiedz. Może kiedyś, ale nasze historie są podobne. Wychujał mnie. Ludzie stracili życie. No zapomnij niestety. O nim. Albo lepiej, umów się z nim i przyjdź na spotkanie z Kuszą i Bełtami. Dobra, dość gadania. Chodźmy. Stanowczy. Miło. Musimy iść. No, wyczuwam, kuwa, że... Znowu aktorka da dupy. Oh fuck. Co się stało? To nie był taki zły żart, Aiden. Nie musisz od razu mdleć. Chyba przesadziłem. Aiden, jesteś? Tak, idę. A ty nie zauważyłeś, że padłem? Myślałam, że już po tobie. Podobno Waltz robił te eksperymenty na własną rękę. Jebany psychol. Parkour. Skok po lądowaniu. Ciśnij przed dotknięciem ziemi, aby wykonać. Ciśnij A w momencie dotknięcia ziemi, gdy wykonujesz aktywne lądowanie, aby wykonać. O Jezus, jakie to jest trudne. A to? Skok krawędzi. Zryw. Pędź aż do wyczerpania wytrzymałości. Przytrzymaj shift podczas biegu, aby biec szybciej, póki nie skończy się wytrzymałość. Kurde, to jest spoko. A to? Odbicie od wroga. O! To może być przydatne. Walnięcie. Taran taki. Sprawny biegacz, to wiemy. Tu będzie ślizg potem, skok po ślizgu. Okej. Okay. Bezgłośny ruch. Tu bieg po ścianie. Kurde, to też jest... Dobra, weźmy to odbicie od wroga. Bo pamiętam, że w podstawce to było ważne. I nikt z GR się nie zorientował? Tak niedługo będziemy mieli pewnie wszystko. Więc... Słyszałam, że za to go wywalili. Szkoda, że tak późno.
I'm back. Dlaczego Hakon jest na liście? Bo zabił Lukasa? Nie. Nawet lubię tych służbistów. Ale nie, mam w dupie śmierć Lukasa. To dlaczego? To długa historia na inną okazję. Wszyscy na tej liście zasługują na bełt. A Hakon ma coś znacznie gorszego. Kurwa! To było otwarte. O, klucz gierę. No zajebiście! To placówka GRE, nie? O, mordę! To działa! O! Skąd to wziąłeś? Znasz Dylana? Kurde, masz taki klucz! Będziesz moim sponsorem? Jak Luke Cage? Jak Daredevil? Jak Jessica... Nie, Jessica Jones nie, ale... A Iron Fist nie pamiętam. Iron Fist był najgorszy. Skąd znasz Dylana? Znasz, to dużo powiedziane. Zgłosił się do mnie, bo chciał opuścić miasto i Waltza. Aha, to ten informator z początku chyba. Coś się stało, albo coś odkrył. Co mógł odkryć? Nie wiem. Dylan wiedział, że mam kontakt z Frankiem, ale potem przestał się odzywać. Nie, kim jest Dylan? Kurwa, już mi się pogubiło. Nie, no tak, to jestem z początku, ale Waltz go zajebał. Dylan dał mi to przed śmiercią. No. Waltz go zabił. Jebany! Jednak go dorwał. Mam znaleźć kogoś o imieniu Lavon. Wiesz kto to? Może mieliśmy się spotkać. Pojebany wszechświat połączył nasze drogi. No, żeby nasze... Co? Żeby knaga się jeszcze nie połączyła między twoją kuszą. Dylan chciał się skontaktować z Frankiem. Podobno Lukas coś znalazł. Coś, czego Waltz szuka od dawna. O, proszę. Chciał uciec z miasta, żeby Waltz tego nie dorwał. Klucz Gere? Ja go mam. Być może. To przez niego Lukas. Ciekawe, co ten Dylan klucz też otwiera jeszcze. Uważaj. Możesz być następny. Jest cenny. Dla Waltza wręcz bezcenny. Może jakaś fiolka na... Uważaj. Opa. Co się dzieje? Niemożliwe. Waltz musiał włączyć agregaty. Waltz? Dlaczego? Skąd mam wiedzieć? Kto nadąży za tym pojebem? Chodź. Szybko, drodzy zanim się wyłoni. Pociąg ma opóźnienie. Obsługa metra przeprasza za niedogodności. Okej. Okay. Uwaga na odstęp. Dziękujemy za uwagę. Proszę kurwa bardzo. Proszę szybko. Kurwa bardzo. Mamy czystą. Jest rzekone z wulgarno, trochę kurwa kultury. Dobra. Uuu, walka 3000. To co, idziemy w judo? Chyba idziemy w judo, co? Doskonały unik. Dobra, i to też mi się przyda. Slow motion bardziej. Nowe zadanie związane z fabułą. Nowy dom. Aiden Babaiden już idzie. Słyszę. Widzę. To co sobie teraz dajemy? Zdrowie czy wytrzymałość? I mamy spanko? Zdrowie czy wytrzymałość? Bo wytrzymałości już mam 5. Może dajmy sobie zdrowie, bo coś czuję, że... Potem sobie damy wytrzymałość. Po co latarkę? Idzie, wszystko czy nie? Nie, tak, kurwa, nie pośpieszaj mnie kobietą. No. Śmieszne. Inhibitor leżał. Kurwa. Kurde, patrz! Tutaj też! Patrz, ale ja... Niewiarygodne, kurwa! O, wejdź na dach! Sprawdzimy z góry! Widzimy się! Oni chyba nigdy prądu nie widzieli, co? Chodź, Aiden, szybko! No kurde, musimy tego nie pośpieszę. Dachu. W końcu centrum. Hey, gdzie jesteś? Będzie więcej do eksplorowania, więcej misji głupich, pobocznych pewnie, jakichś głupich. Ale powiem tak, ta koleśiwa za dużo gada. Nie mam je kilkanaście sekund, czy tam kilka sekund i już się pyta, gdzie jestem. Myliłam się. Uuu. Nic nie widzę. WNC.
nowe wucety w mieście. Kibelki na zawołanie. Miałam nadzieję. Tępa frajerka. Ale... Nie rozumiem. Spokojnie tu. Na co naliczyła? Tam coś się świeci. No. Dlatego przychodzę tu, kiedy mnie coś wkurzy. Czyli często. Uwierz. Patrz. Aiden! Wracają! Kto wraca? A, naprawdę, kurwa, wracają! Ale kto? Światła? Widzisz, Aiden? Widzisz? Jak pięknie! O, nie wierzę! Po prostu nie wierzę! Orgazmu tu nie dostaj. Lawan, widzisz to? O, widzę, Danior. Podziwiam. To jest Lawan! Jak to się stało? Ciemność przez 15 lat i nagle to? Nie wiem, nie wiem. Musimy się dowiedzieć. To wbijaj do kantyny, pogadamy. Bardzo się za tobą stęskniłem, Loka. Ty jesteś Lawan. Posuwając barmanki? Znasz mnie, mam dar. Przyjdziemy tam. Big Drunk. O kurwa. Coś jest nie tak. Przeciążenie systemu. Nie. O nie, 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 nie! Nie! Kurwa! Co się kurwa dzieje? Już wiem, jakie będę miał zadanie. Jak się tam dostać? Rybie oko poczeka. Poczeka? Dlaczego? Musimy sprawdzić podstację. W końcu paralotnia! I rubierze SP. Co z rybim okiem? Słuchaj, chcę ci pomóc. I pomogę. Razem nam się uda. Ale musisz zrozumieć. Pierwszy raz przez ponad dekadę nic się nie zmieniało. Główne zadanie. Włączyć elektrownię. Jak dotrzemy do podstacji? To stara paralotnia. Do niektórych miejsc dostaniesz się tylko tak. Rób to, co ja. Co? Ale Lawan, czekaj! O kurwa. Paralotnia. Otrzymujesz paralotnię. Umożliwia ona pokonywanie ogromnych dystansów w powietrzu i bezpieczne lądowanie, gdy spada z wysokości. Przytrzymaj Z, aby otworzyć paralotnię. Kurde, bym sobie musiał zmienić przycisk. Będąc w powietrzu, wciśnij S, aby się unieść w przód i ustabilizować opadanie. Paralotnia wyczerpuje twoją wytrzymałość. Kiedy spadnie do zera, stracisz kontrolę nad lotem. O kurde, to muszę o tym pamiętać. Schemat paralotnia. Gdzie jest ten schemat? Będę musiał go ulepszyć, dobra. O Boże! Jak dziwnie! O wasz! Co to ma być? Jak się tym steruje? Aha, dobra. To nie jest tak, że ja sobie mogę tym sterować, tak ten, tylko ustabilizować lot wprost, żeby lecieć. Dobra, rozumiem. To nie jest tak, że sobie mogę kurde latać jak chcę, chyba. Aiden! Nieźle, jak na żółto dzioba. Myślałem, że będzie trudniej. Nadal nie wierzę, że to się dzieje. Myślę, że to Waltz włączył prąd. Ale dlaczego miałby to robić? Nigdy nikomu nie pomógł. Dlaczego miałby przywrócić ludziom prąd? Jesteś pewien, że to on? Użył klucza GRF w fabryce aut. Wtedy włączyły się światła. Ma to sens. Lata temu wojsko przejęło tę fabrykę, żeby zagarnąć ogniwa energetyczne. Nie miałam pojęcia, że nadal działają. I mogą zasilić pół miasta. Pilnuj tego klucza. Te klucze to są serio mocarne. Cholera wie, do czego jeszcze służy. Pośpieszmy się z tą podstacją. Wykorzystywanie szybów wentylacji. Możesz korzystać, wykorzystać powietrze, wylatując z szybów wentylacyjnych, aby przyspieszyć podczas szybowania na paralotni. Wentylacja odnawia także twoją wytrzymałość. Paralotnia może wystartować bezpośrednio z szybu wentylacyjnego. Stań na jednym z nich i wciśnij Z, aby to zrobić. Okej. Okay. Nieźle. Ale jak chcesz być lepszy ode mnie, to ćwicz. Nie wiedziałem, że to wyścig. To zawsze jest wyścig. O Jezus, jak dziwnie. Dobra, ale nie muszę tego zatrzymać.
Zawsze, to zawsze coś. Tylko przy... Kobieto, jestem szybciejszy. Tutaj. Dużo lepiej, Aiden. Chociaż nadal poddajesz się wiatrowi. A to ty masz go kontrolować. No muszę się trochę poduczyć, spokojnie. Super, ale zjebałem. Kurde, ale to będzie trudne. Muszę to załapać. Okej, okay, stąd jest już całkiem blisko do podstacji. Dotrzyj tam i ją włącz. Jak to, sam? Jesteś dużym chłopcem. Ogarniesz to. Przy stacji metra jest kolejna. Ja się nią zajmę. Okay. Jeśli uda nam się chociaż z jedną, to z czasem włączymy wszystkie. Ale jak mam ją włączyć? To żadna filozofia, Aiden. Te systemy są stare. Musimy się upewnić, że bezpieczniki i kable działają. No dobra. Ale to są... Wiatraczki kolejne, co? Zadania eksperymentalne gier. Co się tu było? Rzucik. Jakbym nic nie miał jeszcze do odkrycia, to by nie było tego kwadratu. Może mi coś zakrywa. I... jakiś ocaleniec. Wieżowiec VNC. Wieżowiec WC. Tam jest jakiś dźwig. Dobra, walić to. Gdzie mam iść? 200 metrów na dół. Ło kurwa! O ja pierdolę, jakie to duże. It's too big for me. To jest jakieś spotkanie, mam lecieć tam, nowy dom. Ale se kurwa poleciałem. Ta paralotnia mogłaby latać szybciej? Możliwe, ale to raczej pytanie do rzemieślnika. Ojojoj. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Gdzie? Aha, w stronę tamtych ludzi. To niestety. Takie paralotnie były ulubionymi zabawkami nocnych biegaczy. Należysz do nich? Ja? Do nocnych biegaczy? Ha! Chciałabym. To byli goście, Aiden. Prawdziwi bohaterowie. Jedyne, co mnie z nimi łączyło, to użytki. Krain na zawsze w sercu naszym. Ale może kiedyś. Stacja elektryczna downtown. Na drugi poziom, ja będę miał czwarty. To jest podpalone. Tfu, podpalone. Kolejny pojemniczek. Pok, pok. Ej, ty. Nitaf. W tej okolicy renegatów? Nie.
A wy kto? Widzicie, szeregowy? Uspokójcie się i dajcie Aglotowi myśleć. A o czym tu myśleć? Wracajmy do bazy. A co ty w ogóle za jeden? Oferuję wam pomoc. Sprawdzę, co stało się z prądem. Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa. Myślimy, jakby się tu dostać na górę. To może od razu przekażmy mu wszystko, wszystkie rozkazy. A co to za wielki sekret, a? Musimy zmusić ten złom do działania i tyle. No, współpracujmy. Mój kolega bardzo uprościł sprawę, ale mniej więcej o to chodzi. Wszystkie znaki wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy właśnie przy podstacji. Takie obiekty są w stanie doprowadzić prąd do różnych części miasta. Musimy przywrócić sprawność obecnym tu urządzeniom. Czyli mamy je włączyć. Niestety bez sprzętu wspinaczkowego nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. Ja się dostanę. Stróżowie chcą zgarnąć elektryczność? Co z nią zrobicie? Włączymy to i owo. A co myślałeś? Ten pan pyta zapewne o to, jak nasza kontrola nad elektrycznością wpłynie na życie innych ludzi. Tak, o to chodziło. Odpowiedź jest relatywnie prosta. Kto panuje nad prądem, panuje nad miastem. Aha, mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Zrobiłbyś to? Wyświadczyłbyś stróżom prawa ogromną przysługę. Ja nie wiem, czy ja chcę ze stróżami prawa, czy z bardziej ludźmi, z ludźmi ten. Chyba, że stróże prawa to są ci dobrzy. Tak jak ci z bazaru. Chyba coś o swojej matce i kozie. Especkie ciuby! Nie łudźcie się! Nawet nie powąchacie naszego prądu! Tak, to patrz. Młot przeznaczenia! Nie rzucaj we mnie! Aj, po główce, jak dynia! Trzeba było się więcej rozciągać. Kolego? Nie zatrzymuj się, obywatelu. Dobrze, obywatelko. Ej, kolego. Kto cię nauczył tak walczyć? Jestem Aiden. Aiden mnie nauczył. Co to za informacja? Dowcip? Co mówi kula do gościa, którego przyszyła? Jesteś dziurawy jak ser. Znam cię na wylot. Znam cię na wylot. Tak! Sucharki. Ale Nitaw, przecież pokroiłeś go maczetą. To broń biała, podczas kiedy kule należą do zupełnie innej. Dobrze, że jesteś cały. To żart tylko, sucharek. Nadal chcesz tam wejść, Aiden? Rzecz jasna, nie za darmo. No, odpowiednio cię wynagrodzimy. Nie ma co zwlekać. Jak będziesz potrzebował pomocy, odezwij się przez radio. Aglot zna się na elektronice. Miej tylko na uwadze, że stąd nie ocenię skali uszkodzenia aparatury. Aglot ma smykałkę do elektroniki. Dobrze. To co, wchodzimy. Patrz, jakby tu wejść, dobra. Już widzę. O kurde. Nie! Spadłem! Po ścianie jeszcze nie mogę wchodzić. Na razie trzeba sobie odpuścić. Ale idę za... No żeż! Ja to zrobię. Naprawdę.
Ja dam radę. Nie śpisz się. Spokojnie, spokojnie. Nie leć jak pędzi wiatr struś. Powolutku. Dobry piesek. Dobry Aiden. Dobrze. Ja wiem. Jak tam? Ktoś musiał się bardzo śpieszyć, kiedy to odłączał. Podejrzewam, że przerwano główny obwód. Znajdź przewód i podłącz źródło prądu do przekaźnika. Powinno zadziałać. Stacja elektryczna. Stacja elektryczna to jeden z dwóch rodzajów obiektów występujących, gdy zostanie... Jeden z dwóch? Okej. Okay. Gdy zostanie ukończona, możesz przypisać ją jednej z frakcji i zmienić podział miasta. Aktywować stację elektryczną. Musisz naprawić zepsute połączenia pomiędzy generatorami. Najpierw znajdź działający generator zielone światło, a następnie podłącz go do jednego z zepsutych czerwonych. Działające stacje elektryczne zasila różne obiekty w strefie, kiedy które znajdują takie jak skrzynki elektryczne i oświetlenie wytrzyma sklepu. Okej. Okay. No to jest na górze. Czyli nie. Boże, co ja gadam? Widzę, tylko jak się tam dostać? Czyli dwójka do dwójki, tak? Dobrze rozumiem? O kurwa. Okej. Okay. Dwójka, tak. Ale dziwnie to pociągnąłem. Zablokowane od środka? Oszczypało. Ja wiem, ja chcę tam wejść. O, buty wyjściowe, spoko. Tu coś niebieskiego mamy. No, zamek trudny, oj. Będzie trzeba dużo tych zombiaków zabijać i w nocy wchodzić. Narzędzia. No kurde, jak to nie? Pojemnik z inhibitorami w obliczu. Ja wiem, kobieto, daj mi spokój. Sprawdzę, co tu mam. Zamknięte od środka, tylko jak się dostać do środka? To jest tam. Jak ja bym chciał wejść tam, to bym musiał... Chwila. Czy tu nie jest kurwa po prostu otwarte? Nie, czekaj, to nie to piętro. Ja pierdolę. Tam jest jakieś przejście, ale to jest na górę. Tu jest zamknięte. Czy jest gdzieś jeszcze wyżej jakieś przejście? Nie ma. Chyba, że jak odpalę wszystko, to będzie... No dobra, zobaczymy. Nie przedłużajmy odcinka. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Wiem. Tutaj jeszcze jest zameczek trudny. Oj. Dobra. Dobra, na dół. Zgłoś się.
Hej, jestem na szczycie podstacji. Staram się włączyć zasilanie przekaźnika. Tutaj to nie było wcale takie łatwe. Na pewno dasz radę? Spotkałem grupkę SPK-ów. Nie byli w stanie sami się wspiąć. To dlatego się nie kontaktowałeś. Żałuj, że ich nie poznałaś. Jeden lepszy od drugiego. Wiesz, co się... ta współpraca będzie kosztować? Lina mi się zacięła. Bywają w porządku, ale nie pomagają z dobroci serca. Bez nich nie wiedziałbym, jak się do tego zabrać. Zresztą oni są na dole, a ja tutaj. Ciężki wybór, co? Ja bym ich olała. No bo mają od tego własnych ludzi. Poza tym, co z wolnymi obywatelami. No i kto to jest wybór, co? Po ich stronie. To będzie ten wybór. My, to kto? Przemyślę to. Tylko nie ociągaj się zbyt długo. A gdzie jest trójeczka? Co? U mnie wszystko gotowe, a ty się tam opierdalasz. Ta twoja rywalizacja. Trochę się opierdalam. Zamknięte od drugiej strony, ale gdzie jest ta druga strona? O, co to? Jezu, nic nie widzę. Ale ciemno. Gdzie ja tu wyjdę? Aha. A to jak wejść tam na górę? Jak wejść tam na górę? Szkur. Katana. O ja pierdalana. Warto było. Dobra, ja muszę jeszcze wejść na górę. Jak tu się dało wejść, to tam też musi się dać jakoś wejść. Nie wiem, jak się tam dostać. Nie znalazłem, kurwa, wejścia. Nie wiem, o co, kurwa, chodzi. Nie ma wejścia. Nie wiem, czy tak ma być, czy ja jestem aż taki, kurwa, ułomny, ale nie ma wejścia. Biorę tę trzecią tą, podłączam. I chyba nie oddamy SP-kom, nie? Chyba oddamy ludziom po prostu. Kurde, że starczy kabla? Starczy. Pojemnik z inhibitorami. Nawet mnie nie denerwuj. Podłączyłem. Co teraz? Włącz jednostkę sterującą. Będzie w sterowni. Robi się. Dzięki twojej pomocy to miasto będzie bezpieczniejsze. Mówię to, żebyś wiedział, że jestem ci wdzięczny. I żebyś zrozumiał, że to ważna sprawa. Okej. Okay. Chyba wypada podziękować. Aha. Czyli moje szukanie było na mardę, bo ja i tak tu wejdę. Kurwa jebana mać. Uznajmy, że tego nie było. Oczywiście, jasne, wiem. O, fajnie to leży. Lewitując. Fajnie, fajna skrzynka. Dobra, dwa. Wstępne ulepszenie już? No to idziemy w to. O! Oj, oj, oj! Oj, spokojnie. Co to było? Co to było? Dobra. Po ukończeniu aktywności cały łup zniknie, no. Wszystko zrobię. Aha. Przekaz stróżom prawa, przekaż ocaleńcom. Co mi ocaleńcy dadzą?
poduszki powietrzne aktywuj prąd w strefie. Samochody płaskie aktywuj prąd w strefie. Samochody płaskie są takie gówniane poduszki. Tylko stróżom prawa też muszę coś oddać, bo potem nie będą nic robić, nie? I się zrobią tacy... Z następną podstację im może oddam. Aiden, udało się! Coś takiego! Nie udawaj zdziwionej. Tylko się z tobą droczę. Spotkajmy się w kantynie. Ale to już może zrobimy... Może zaczyna się dla nas piękny rozdział. Może tak, ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pa, pa.